nasza klasa w tle, prawda? Że no, my stanowimy te paczki, które są zawiązały, i przez cały się będzie kochać. Nie jest tutaj najważniejsze na temat szkoły. W szkole trzeba się czegoś nauczyć. Ja bez żalu się dostanę z modelem naszej klasy, jeśli w zamian dostanę, połączy się z grupą ludzi zainteresowanych tymi samymi rzeczami. To znaczy powiem w drugiej klasie, rekonfigurujemy i teraz zbieram tych, którzy się matematyką w tej klasie, na te lekcje, historią w tej klasie, na te lekcje, ale ci ludzie mogą się uczyć głębiej. To nie jest tak, że ławą ich prowadzę dla samej wartości tych interpersonalnych. Dlatego wszyscy się uczą tego samego. Dobrze, ja się ciebie nie uczę matematyka, ja tobie przymknę na oko, prawda? Siedź tam cicho, nie przeszkadzaj, prawda? Będę uczył tych sobie. To jest niedobrze. Już lepiej mieć klasę zorientowaną na ten sam, zorientowaną na same zainteresowania, umotywowaną. Każdy musi się czymś interesować, to jest przesłanie szkoły. Uczeń, który idzie do technikum, bardzo dużo inwestuje, bo się uczy kształcenia ogólnego i zawodu. Wnosi do liceum, odpuszcza sobie zawód. Na ten czas mogę zainwestować w coś. On się kształci akademicko, musi się głęboko nauczyć choć jednej dyscypliny. Więcej może być jednej, ale głęboko naprawdę. On musi wyjść z tą wiedzą z tej dziedziny, myślę, z matematyką, naprawdę taką, żeby nie trzeba się wstydzić. Nie gorzej w latach 80. To jest niemożliwe z całym rozrzutkiem, jeśli tak dużo tej populacji będzie. To jest możliwe przy specjalizacji. I takie będą te podstawy. Te profile będą tak napisane, żeby to była taka wiedza jak dawno, ale nie dla wszystkich. Tam młodzież musi się podzielić zainteresować i się uczyć głęboko. I ten, to nie jest, jak mówię, wymysł. I ten, tu pan prezydent wspominał o tym, że w szkole, w świadnych szkołach to się próbuje. Ja znam dziesiątki liceum, gdzie już odpuszcza się uczniom w ostatniej klasie, w szereg przedmiotów się koncentrowali na tym, czym się interesują. Są takie szkoły. To jest niezgodne z prawem, ale są, które to wdrażają. W najlepszym interesie tych uczniów, żeby się dobrze przygotowali do matury, do studiów wyższych. My chcemy to upowszechnić, ten model, odkłamać go. Powiedzieć, prawda, wykształcenie ogólne całej populacji do tego miejsca, tyle damy dla was nauczyć, a dalej będzie się głębiej niż w zakresie swoich zainteresowań, żeby się doszli do poziomu, którego się trzeba stworzyć. Do tyle. Dziękuję. Może bym proponował jakieś uporządkowanie tej dyskusji, tak? Proszę, że zmierzając do końca, więc panu zdaniem, może tutaj mówiliście, pan mówił o problemach systemowych, o problemach z podstawami programowymi, z programami nauczania, z kontaktami interpersonalnymi i rozumiem, że to są te główne problemy polskiego systemu oświaty dla panów, ale mi zabrakło przynajmniej takiej kwestii jak infrastruktura szkół, bo nie zrobimy, znaczy mi się wydaje, że nie można dobrego systemu skonstruować bez dobrej infrastruktury, bez informatyzacji szkół. Dzisiaj w Warszawie oczywiście, że w takich prywatnych szkołach, jak nie jesteśmy, takiego problemu nie ma, ale na prowincji problem wciąż, myślę, pozostaje i chciałem tak jeszcze zasygnalizować tą punktę, jakby panowie mówili, jeżeli pan tak to... Z tą kompetencją wcale nie jest tak źle, nawet na prowincji. Bierze się po części z tego, że te społeczności lokalne bardzo troskliwie o tego edukację. Ja jestem na bardzo budowie, ja z szereg spotkań odbywam z racji swojej funkcji. Panie na spotkanie z sołtysem jakiejś malutkiej miejscowości, który mówi, wie pan, mieliśmy wiadomo, że ludzie w tym roku kłaść to, ale szkoła komputer to są bardzo śmieci. Naprawdę oddanie szkół społecznościom lokalnym przyniosło dużo dobrego. Właśnie zresztą tutaj pan prezydent siedzi. Też tę czułą opiekę nad szkołami pełnym. To jest dużo lepsza opieka niż opieka ministra nad wyposażeniem. Oczywiście trzeba szkoły doposażać. Jest bardzo ważna kwestia laboratoriów do różnych przedmiotów. Przy czym, żeby być dobrze rozumiany, bardzo wiele zależy od programów nauczania także. W bardzo wielu krajach, ja się przyglądałem na edukację w zakresie biologii, fizyki, chemii, żeby zobaczyć, jak to wygląda. W Polsce uczenie jest bardzo często akademickie przedmiotu, to znaczy, no czysto teoretycznie, fizyka teoretyczna leci na tacy, prawda? Czasem przerażenie, jak po szkołach chodzę widzę, tam równanie się wybiera na tym samym. To są rzeczy, które fizyki, chemii, biologii w świecie uczą za pomocą doświadczeń. I do tych doświadczeń podstawowych, które demonstrują podstawowe zabiegi, podstawowe zjawiska, potrzeby są rzeczy często trywialne. Sznurek, piasek, butelka. Nauczyciele muszą umieć to zrobić.
Niepotrzebne części rozkopu. Przydają się, ale nie są konieczne, żeby uczyć z nimi. Naprawdę. Więc zmiana programowa może tu bardzo wiele zrobić, ale oczywiście infrastruktura jest, rzeczą bardzo ważną. W tej nowalitce, którą zobaczą Państwo w zakresie kształcenia fizyki na przykład, jest taka, tego nie było w podstawie, uczeń nie wykłada sobie jedno zastępujące doświadczenie własnoręczne. Takie treści nigdy w podstawie programowej nie było. To zmusi do tego, żeby te pracownik, te miejsca, gdzie oni mają rękawie, czy są były, to spracowane. Dziś zapis w jednym ze sporządzeń, jak zobaczyłem, to nie miałem, ale to jest obowiązkiem sporządzenia. Które przy tak, jeśli zajęcia jakiegoś przedmiotu mogą być prowadzone w laboratorium, to w tym laboratorium muszę wybrać co najwyżej połowa zajęć. Tak jest zapis sporządzenia w ramach planów nauczania. Zajęcia ekonomiczne oczywiście, ale co to znaczy, może i nie być mogły. Też jest zgodnie z prawem. Oczywiście będziemy tutaj podejmować. Pieniędzy na edukację nie brakuje. To jest pewien paradoks, bo się dzisiaj tyle pieniędzy brakuje. Unia Europejska dała na te lata 2018 około miliard euro na szeroko rozumianą edukację. Trzeba je dobrze wydać. Więc infrastruktura to jest ostatni problem, jaki tutaj mamy. Raczej idzie o to, żeby system naprawić. Organizacyjnie i programowo, żeby to zaczęło klikać. To wyposażenie się znajdzie. Ja tylko chciałem dorzucić to z innej beczki, bo tutaj znowu zgadzam się. Rzeczywiście ta sytuacja polskiej szkoły nie jest taka zła, natomiast rzeczywiście jest problem z kształceniem zawodowym. I tutaj trzeba troszkę sobie przemeblować nasz sposób myślenia. To znaczy trzeba sobie wreszcie jasno powiedzieć, że tak naprawdę szkoła nigdy nie dogoni, jakakolwiek szkoła nigdy nie dogoni świata, można by rzec. Tak? Czyli innymi słowy, jeśli gdzieś mamy kształcić, to zwłaszcza jest wyraźnie widoczne w kształceniu zawodowym, to trzeba podpisywać porozumienia z pracodawcami. Trzeba liczyć na technologię firm, dlatego że w tym dzisiejszym biegu, no kiedyś warsztat mógł działać 10, 20, 50 lat, prawda? I ciągle był pan Ziutek z młotkiem nieśmiertelny, który tam rodził. Dzisiaj tak naprawdę szkoły nigdy nie będzie stać na przykład nowoczesny warsztat. Na ten nowoczesny warsztat stać będzie wyłącznie dobre, rozwijające się firmy. Niekoniecznie tylko największy. To może być warsztat samochodowy konkretnego dealera, prawda, który mu wstawia oprzyrządowanie. Bo pan Ziutek z młotkiem, jak się pojawi koło takiego samochodu, no to narazi się na to, żeby właściciel zabije, jeśli zobaczy, prawda, z tym młotkiem. Więc jakby tutaj też, ja myślę, że podstawowym problemem bazy w tej chwili jest tak naprawdę baza przedszkolna, to znaczy baza lokalowa, w tym przede wszystkim baza przedszkolna. Myśmy zlikwidowali bardzo dużo przedszkoli w ostatnich latach, a nie mieliśmy ich zbyt wiele. I tutaj znowu bardzo dobry, myślę, taki kierunek rozwiązań proponowanych przez ministerstwo. Próba, u nas często dramatem są różnego typu przepisy, bo myśmy po prostu zwariowali, idąc do tej Europy, czy nie idąc do tej Europy. Efekt jest taki, że po prostu dzisiaj normalny człowiek, jeśli chce prowadzić działalność edukacyjną, to często po prostu nie jest w stanie tego zrobić. Nie dlatego, że to naprawdę czymś grozi, tylko dlatego, że nasze przepisy sanitarne, ta bardzo dobra strona.